19 stycznia 2022 roku jesteśmy przed budynkiem prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. To tutaj ta prokuratura jest odpowiedzialna za wszelkie zgłoszenia związane z budową 3 wiatraków w gminie Nowe Skalmierzyce. Liczne zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw wpływały tutaj do prokuratury rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim, wpływały na policję w Nowych Skalmierzycach. Tutaj rzecznik prasowy tej prokuratury okręgowej jest odpowiedzialny za koordynację działań prokuratury, a pośrednio również działań policji w tym zakresie. Zdumiewająca niemoc prokuratorów, którzy nie chcą dostrzec możliwych przestępstw związanych z fałszowaniem dokumentów przy tej inwestycji, być może nakłaniania osób do poświadczenia nieprawdy. Zdumiewająca historia, jeśli chodzi o przestrzeganie, a raczej nieprzestrzeganie polskiego prawa przez inwestora spoza terenu Unii Europejskiej. Dzisiaj rzecznik prasowy przekazał nam, byśmy zadali szczegółowe pytania mailowo, jeśli chodzi o tę sprawę. W dniu jutrzejszym takie pytania zostaną wystosowane. Już wiemy, że strony tego konfliktu, czyli rolnicy tu z Wielkopolski, mają dosyć bierności prokuratorów z Ostrowa Wielkopolskiego i w dniu dzisiejszym kierują zawiadomienie do prokuratury krajowej, by ta zajęła się sprawą dokumentacji, która jest ukrywana przed nimi przez inwestora spoza Unii. Pytanie, kto jest kompetentny, by organizować pracę, prawo i przestrzeganie tego prawa na terenie Wielkopolski? Czy Wielkopolanie, czy inwestor z Izraela, który tutaj wbrew woli okolicznych inwestorów, mieszkańców, rodowitych Wielkopolan, na siłę stawia 3 wiatraki, które mają wstrzymać inwestycje budowy domostw na terenie 3000 hektarów. Sprawa bardzo medialna, przypomnijmy, Krzysztof Rutkowski od wielu miesięcy tą sprawę nagłaśnia. Wstrząsający materiał ekipy Anity Garga z Telewizji Polskiej i zdumiewająca niemoc prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Przesyłamy pytania, mamy przyrzeczenie pana rzecznika Marcina Mellera, że odniesie się do tego w najbliższym czasie, najszybciej jak to jest możliwe, zarówno merytorycznie, jeśli chodzi o odpowiedzi na pytania, liczymy też na wywiad telewizyjny i będziemy informować na bieżąco o tym, co dzieje się tutaj w Ostrowie Wielkopolskim, prokuraturze okręgowej, zarówno tu na miejscu, jak i w Warszawie poprzez prokuraturę krajową.